Witam, piekielna kuchnia, odcinek numer 9, sezon numer 4. Oglądamy, bingo, takie jak widzicie, czarne bingo, nieczysta zagrywka, zdjęcie bluzy podczas serwisu. Nie, no tego nie będzie raczej, chociaż może będzie na atak na zagrożenie, co nie? Czarna kuchnia spierdzieliła i w sumie tyle. Zatem standard, lecimy, let's go! Woo! Piekielna kuchnia na hashtag Twitter, o. Tydzień temu szef Amaru zaprosił do piekielnej kuchni wyjątkowego gościa. O nie, wierzę. Widzę, jak Benem uginają się kolana. Edyta Górniak, prywatnie wielbicielka kuchni azjatyckiej. Uczestnicy musieli przygotować dla Edyty Górniak po dwa dania kuchni azjatyckiej. Nie wszystkie dania smakowały piosenkarce. To jest gorzkie. Mega gorzkie. Nie! Gorzkie? O nie! Gorzkie? Bardzo oj, jak lekarstwo! Na pewno nie będą surowe te krewetki. Oj, ona lekarstwo nie lubi! Wygrali panowie. Będzie ode mnie nagroda. Edyta Górniak zaśpiewała tylko dla Damiana Adama i szefa Amaro. Koncert dla trzech osób. Wow, tylko dla trzech? A Pawła już nie liczymy? Po koncercie wygrani zjedli z gwiazdą kolację. Pechota! I tyle jadłam. Ile jadłaś? Zmienić kostiumy. O! Przegrane panie musiały zmierzyć się z dyniami i szefem Marcinem. Tylko nie dynie! Zabawam o to, żebyś się nudziły. To ma być perfekcyjna kostka. Przed ósmym serwisem szef Amaro rozdał czarne bluzy. Ale nie wszystkim! Dostali Malwina, Paulina i Damian. Czarna bluza motywuje do pracy. Jednak nie wszyscy na nie zasłużyli. Ja nie zasłużyłem na czarną bluzę. Mój prep dzisiaj... Giga czas! To dotyczy tylko Adama, czy... Adama i Justyny. Sama się nie zgłosiła. Serwis zaczął się od błędów i wpadek. Damy, to jest spalone. To, że masz czarną bluzę, nie znaczy, wszystko musi być czarne. Świetny start, kapitanie. Adam Zaurana też był kompletnie zagubiony. Adaś! Masz mnie w dupie? Co się z tobą dzieje? Obudzisz się czy nie? Tak, szef. Spoiler, gości nie obudził się. Gośćmi specjalnymi serwisu byli znani sportowcy i dziennikarze Polsat Sport, którzy w tym roku obchodzą 15 urodziny kanału. Życzenia z okazji 15 lat Polsat Sport. Big fan, to mówi. Dziennikarze byli pod wrażeniem pracy piekielnych kucharzy. Pierwszy raz jestem w restauracji, w ciągu 5 minut dostałem danie. Jednak nie takie wszystko słowa w piekielnej kuchni się rzadko zdarzają. I wy nie macie energii? Czy już zadowoliliście się tymi bluzami? Dziękuję. Paulina, ze mną. Mam 50 osób na sali, w tym VIP-owskie stoły i chcę wydać jedzenie. Jak to nie wyjdzie, to wypieprzę was w kosmos. Uwierzcie mi. Groźba szefa odniosła skutek. Ostatecznie kuchnia wydała wszystkie dania. Serwis! Serwis! To jest serwis! Midule. Serwis! Muszę wam powiedzieć, że to była absolutnie poezja smaku. Well done. Zapraszam do domu. Po naradzie kucharze zdecydowali, że najgorzej poradzili sobie... Adam? Justyna? Szef Amaro nie miał wątpliwości, kto powinien zostać w piekielnej kuchni. A powinien, bo Justyna dzisiaj odpadnie. A to oznacza, że wybór jest jasny. Adam, musisz opuścić piekielną kuchnię. A już dzisiaj skipujemy spoilery i zaczynamy. Patrz, piąty serwis i trafi do finału. Panio! 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 Lecimy! Elektryczna, piekielna kuchnia! Po raz 9. Kucharze zmierzą się z zadaniem, które przygotował dla nich szef Amaro. Po raz pierwszy wyzwanie podejmą w czarnych bluzach.
Witam moje czarne charaktery. Dzień dobry, szefie. Jakieś przemyślenia? Przyzwyczailiście się już do czarnych bluz? Troszeczkę tak. Jezu, ale czarny wyszczupla. Uważam tak samo. To dobrze. Master szef. Spróbujemy wspiąć się na kolejny szczebel. A być może Herskiczyn test, zobaczymy. Chcę sprawdzić waszą wyobraźnię i czy jesteście gotowi tworzyć w kuchni sztukę. Ale się boję. Może być ciężko. I czy macie na to odwagę? A pomogą mi w tym dzisiaj moi goście. Zapraszam. Joanna Chorodyńska. Modelka i stylistka, znana z ciętego języka i braku kompromisów w dziedzinie mody. Polsat Cafe prowadzi program Gwiazdy na dywaniku, gdzie wraz z Tomaszem Jacykowem pod lupę bierze stylizację celebrytów. Na stylizacjach gwiazd suchej nitki nie zostawia. Naszym talerzem na pewno też się oberwie. Oraz stylista Tomasz Jacykow. Okej, okay, o nim słyszałem. Tomasz Jacykow słynie z ekstrawagancji. To jest kurwa on? Nie wiem, czemu ci styliści nie mogą jakoś... A, dobra, chuj, nie krytykuję. Ja się nie znam, ja nie krytykuję. Podejścia do ubioru. Jestem ostatnią osobą, która może krytykować kogoś za ubiór. W Polsat Cafe prowadzi również program Jacyków w twojej szafie, w którym z maszyną może do szycia przemierza Polskę i ratuje kobiety zagubione w świecie mody. Czy wygląd tego, co jecie, jest dla was ważny? No oczywiście, ale czasami się tak zdarza, że to, co wygląda, nie smakuje i wtedy jest wielka wtopa. Dzisiaj pojadę nam po całości. To będzie potrójna krytyka. Czasami wystarczy popatrzeć. Ale później trzeba posmakować, Tomek. No tak. Dzisiaj i popatrzymy, i posmakujemy. Szefie, dopiero się okaże. Oczywiście w trakcie... Garniak ma super, no właśnie. Co mi się nie odpowiada w tym garniaku? Wygląda, jakby był niedopasowany. Po prostu. Fajny jest wzór, ale... ...wizyty Joasi... A chuj, nie znam się. ...Tomka nie mogło zabraknąć modowych rekwizytów. Zapraszam moich suszefów. Tu nie wróży nic dobrego. Nie pierdzielę. Oho! Widzę różne kapelusze. Wygląda smakowicie. Nie wiem, o co chodzi. I safari jest. I dziki zachód. Nie stoją tu bez powodu. Przed wami dzisiejsze zadanie. Szefie, będziemy układać dania na kapelusze? Każdy z nakryć głowy. Który kapelusz zawiera... bym wybrał? Jezu. No kurwa, chyba ten z tekinami jest najlepszy. W sensie ten jest imprezowy, na jakieś wakacje. Ten, ja bym, kurwa, nie wiem. Tutaj ja bym chciał Indiana Jones zrobić. To mogłoby być okej. Nie. Co to jest? To potencjalnie może być albo spoko, albo chujowe. I to wygląda jak Gucci, ale takie... To wyśmiewane Gucci. Tytuł jednego z filmów, które zmieniły oblicze kina. I niebieski też okej. Każdy z was bierze jeden kapelusz i sprawdzi. A, to do kina jest nawiązane. Okej, to wszystko. Okej, to ma sens, to ma sens. To jest to, co ja lubię. Waszym zadaniem będzie stworzenie przystawki inspirowanej danym filmem. Myślałem, że to jego stylizacje są. To dużo tłumaczy, skoro to są rekwizyty z filmu. Nie oglądam często filmów, więc może być mi ciężko. To jest straszne zadanie. Jak mogłeś tam coś zrobić, szefie? Nie narzucam wam żadnych ograniczeń. Trzeba jednak będzie uzasadnić logicznie, zielony to maska? No. Potrawa kojarzy się z tym filmem. Jeżeli nie będziecie znać danego filmu, to możecie wybrać inny kapelusz. Czy wszystko jest jasne? Kiedyś zrobiłam spaghetti z czerwonych i żółtych pomidorów. Finalnie wyglądało jak gówno, ale było najlepszym pomidorowym sosem, jaki jadłam ever. Widzę Pico Happy. Dzień świra. Dzień świra. Okej. Sama się czuję jak świr teraz. No po takim kapeluszu nie spodziewałem się niczego innego. Podobno mi do twarzy. Tak się czuję czasami w waszej kuchni. Jak Marek Konrad siedzący w tym pociągu. Paulina, co z tym zrobisz? Nie mam na razie inspiracji, ale... Ja już mam 30 pomysłów. Ja też. A jeden podstawowy, jaki mam, że to może być wszystko. Tak, o, zajebisty pomysł. Full opcja. Malwina, twoja kolej? Malwina, bierz ten złoty, będzie ci naprawdę pasował. Damian, bardzo dziękuję za pomoc. Nie, maska, jest to musi pomysł. Być maska. Ziemia obiecana. No. Jaki jest angielski tytuł tego filmu? Czy to polski jest? Film z 1975 roku. Polski.
polskie filmy. Witamy w polskich filmach. O, ja pierdzielę. Znasz ten film? Oglądałeś? Ziemi obiecanej nie znasz? W ogóle nie znam się na filmach. Nie znam się na filmach. Jestem ignorantem filmowym. Proszę się na mnie nie irytować. Jestem totalnym ignorantem filmowym. Nie znam. Malwinka, no. Taki film to chyba wszyscy znają. To co, Malwina? Drugi raz? Tak. Nie miałem okazji po prostu obejrzeć. Chciałam komedię romantyczną. Mechaniczna pomarańcza. O! O! Chyba nie jest lepiej. Przepraszam. Ale już sobie wylosowałam. Ja co ja z tego zrobię? Teraz już nie masz wyborów. No dobrze. I nadrobić w domu potem. Koniecznie. Malwina, jak tylko się skończy program, nadrabiamy ten film. No, ale to można go ale trochę no oglądać właśnie, filmy. Podzielność uwagi. Justyna, zapraszam. Najbardziej podoba mi się ten słuchowy. Iść na plażę, poczuć lato. Pulp Fiction. O Jezu, nie pamiętam tego filmu. O czym to było? Na come on. W życiu bym nie powiedziała. Na come on. Ja zatańczę, słuchaj. What the ponder! Chyba zmienię, bo... Justyna. Jak można zmieniać Pulp Fiction? Nic mi naprawdę no to jest w ogóle taka inspiracja. Ćwierćfunciak z serem, shake, no proszę. Dokładnie, cię, no. Dokładnie. Dobrze. Ja oglądałem Pulp Fiction, a mam trzy pomysły na dania, co można zrobić z Pulp Fiction. Cztery pokoje, to już w ogóle nie kojarzę. No, ty chyba jeszcze gorzej wybrałaś. Zamienił stryjek siekierkę na kijek. Niestety. Dobrze, że to nie mój kapelusz. No Bąbel nas nie zawiedzie chyba, naprawdę. Damian zapraszam. Ale od razu tak, pierwsze podejście. W tym kurniku tylko kogut może mieć szczęście. Mam nadzieję, że Indiana Jones. No ba! Nie wiem czemu, no. Ale miałam takie przeczucie. The Legend Matt, dziękuję za Prima. Ratatouille. A, Ratatouille, nie czemu? Nie trafić lepiej. Dziękuję, ale dobra, dziękuję, zajebiście. Dziękuję. Ratatouille, kocham zajebiście. Bajkę, kocham tą mysz. Wyglądają identycznie. Nie chcesz zmienić? Nie chcę zmienić. Na przykład pasos na ale ten nie, na ten. Nie sugeruj mu już. Zazdroszczę mu, chciałabym wykonać jego dania. Zapraszam na miejsce. Chcesz się zamówić? Nie. Dziewczyny, szczęście sprzyja lepszym. Przykro mi bardzo. Jasiu, Tomku, może wy też chcecie wylosować po kapeluszu? A ja wezmę tę czapkę mandaryna. Nie, no wiesz co, to ja pójdę po złoto chyba. Forrest Gump, no w ogóle. Klasyka klasyków chyba, no już. Matrix! Mówisz, że mam przymierzyć? No pewnie. Naprawdę Matrix? Pani Joanno, pięknie pani dzisiaj wygląda. Ale czad. Mam nadzieję, że za ten komplement będzie jakiś pół punktu więcej. Kurwa, ale jedzenie z Matrixa to jest ciężkie, bo jedyne jedzenie, jakie oni tam jedli... Od niedawna oglądałem wszystkie trzy Matrixy, tego czwartego jeszcze nie oglądałem, bo kurwa się boję. Bo boję się, że będę miał PTSD. To oni tylko jedli tam steka, w drugiej części jedli steka i w pierwszej części jedli papkę ryżową. I tyle. Owsiankę? Kleik ten w pierwszej części, a w drugiej części steka jedli. I tyle, chyba tyle. I ciastko, jeszcze ciastko uwyroczni w pierwszej części. I jeszcze w pierwszej części też był stek. I w pierwszej i w drugiej był stek. Chyba tyle, nie jedli dużo. Zanim zaczniecie gotować, podzielę was na pary. Praca w parach to może być naprawdę ciężkie. Super. W niebieskiej kuchni spotkają się Malwina i Damian. Damian, jak dobrze, że z tobą pracuję. Wygrywamy to. W czerwonej Paulina i Justyna. Wolałabym pracować z Damianem. Mam tylko nadzieję, że pyskować nie będziesz. Królik w białym sosie z dodatkiem niebieskim i czerwonym. O kurwa, mój drogi, gorzkie żniwa. To jest do Matrixa zrobić królika. Malwino chyba też. To jeszcze jedna bardzo ważna uwaga. Jesteśmy tuż przed finałem. Very smart, very smart. Dlatego musicie intensywnie trenować komunikację w kuchni. Podajesz zupę bez łyżki. Dlatego, Damian, wykonasz danie, które wymyśliła Malwina. Już to ratatuj miałem w głowie, już wszystkie pomysły mi... A kurwa, no nie, Malwina. Nie, nie. Natomiast musisz słuchać Damiana i stworzyć potrawę, którą on sobie wyobraził. To był najlepszy wybór, szef. Masakra. I podobnie w drugiej parze. Nie wiem, jak wytłumaczę Paulinie cokolwiek. No mnie to już na pewno nie posłucha. Czy mogłeś trafić gorzej? Ojeju. Każda osoba musi przygotować... 3 porcje przystawki. Na wszystko macie jedynie... Dziękuję. 40 minut. Mało czasu? To tak jakby ale nadal dużo. Zdjąć moją czarną bluzę i powiesić ją w kącie. Ale powiedziałem. Wszystko jasne? Tak, szefie. Jeśli tak, to czas start. Każdy kucharz ma 40 minut na przygotowanie dania, które wymyślił jego partner. Potrawa musi być inspirowana wylosowanym filmem. Zanim sobie przekażemy w ogóle nasze wizje, zrobi się z tego 25. Ziemniaki? Myślę, że 2 wystarczą, spokojnie. Bo to przystawka, do tego tak, śmietana, masło. Jak dobrze, że Damian wie, co ma robić. Weź dla mnie kaczkę. Tak, Malwina to jest idealny teammate. Naprawdę cię. Skromna, robi swoje, zachowuje swoje zdanie również dla siebie. Działa również szybciutko,
porządnie. Zajebisty teammate. Damian i Malwina muszą to wygrać. Troszko. A gdzie jest Justyna? Damian i Malwina to byłby fajny finał. To byłby finał, który chciałbym obejrzeć. Chociaż większe dymy byłyby Damian i Sylwia, bo Sylwia, no przepraszam, nie Sylwia, Paulina. Damian i Paulina, bo Paulina jest kurwa dymiasta i by napierdalali na nią. Ale Damian i Malwina, najwyższy poziom kulinarny. Tu jestem. 4 pokoje, 40 minut. To arcytrudne zadanie. Nie znam w ogóle filmu, więc chciałam zrobić 4 różne dipy i trzeba po prostu kombinować. Justyna, pomysł rewelacja. Naprawdę. Nie. Co mam robić? Najpierw ukroję kilka cienkich plastrów i wrzucę je na patelnię, żeby się rozgrzewały. Dobra. Ty rób w tym czasie. Rób sos holenderski. Najtrudniejszym zadaniem wydaje się nie filmowa tematyka, ale komunikacja. Próbuję mu to w prosty sposób wytłumaczyć, co chcę zrobić. Mięso zamarynujesz trochę w czosnku No, co chcesz? Nie dotykaj, bo później nas zeskalifikują. Malwina, mamy już wszystkie produkty. Dobra. Dobra. Weźmy się do roboty. Do roboty zabierają się też Paulina z Justyną. To od czego mam zaczynać? Możesz od sosu zacząć. Dokładnie, sos. No jajko, masło, żółtka ubić na parze. Powiem ci wszystko po kolei, jak masz zrobić. Tyle masła starczy, jak rozgrzeję? Tak, na pewno. Kucharze pytają o najdrobniejsze szczegóły, aby dobrze zrozumieć wizję partnera. To co, mogę smażyć? Tak, ale tylko skórę na tnie, nie? No Marwinka, no to już jest 9 tydzień. Myślę, że kaczka nie powinna być dla ciebie problemem. Nie, nice. Ale delikatnie. Nie, tak, to nie wiem, co to. Wiesz? Nie jestem pewna, czy to dobrze wyjdzie. Nie możemy zaufaj, tego przeszkodzić. Zaufaj, dobra. Damian, sorry. To jest taki etap w programie, gdzie każdy walczy o siebie. Niektórzy walczą o siebie, a inni o komunikację. Ty musisz zająć się kurczakiem, że a co podać w ogóle do tych dipów? Jak ci kroić? Na długie paseczki. Co z tym kurczakiem? Pyta 5 razy o to samo. Ile tych kurczaków ma być? 8 plasterków takich samych. Mam nadzieję, Paulina, że zapamiętasz chociaż jedną rzecz, którą do ciebie powiedziałam. Jak go zamarynujesz, musisz go owinąć na te patyczki. Budzić się nie będę. Twoja koncepcja, będę robić tak, jak chcesz. Czy Malwina również pracuje zgodnie z koncepcją partnera? Malwina, jaki jest nie twój pomysł na ratatouille? Buraka razem z ziemniakiem zblanszować? Żaden blansz. Malwina, to ma być zapiekanka, czyli zapieczone. To ja źle zrozumiałam? Okej, możesz tego nie rozumieć. Mamy problem już w komunikacji, teraz przejdźmy do ciebie. A jaki pomysł na danie robione przez Damiana miała Malwina? No. 3 rodzaje warzyw, szparak, marchewka, cukinia i do tego jest po prostu kawałek mięsa. Mina podłożona w to zadanie może dużo namieszać. Nie przeszło mi nawet to przez myśl. Czyli w tą stronę przekaz jest, w tą stronę nie za bardzo. Malwina, musimy naprawdę to ogarnąć. A już poprzednie. Żadnej przerwy, żadnych spoilerów. Trwa gotowanie potraw inspirowanych tytułami filmów. Justyna przygotowuje danie na podstawie filmu Dzień Świra, wylosowanego przez Paulinę. Współpraca z Justyną to zupełnie inny tytuł mi się nasuwa. Czemu? Dzień Świra brzmi dobrze. Milczenie owiec. A. Jakie do was przygotowania? Dobrze, szef. Udanego sensu. Cicho, spokojnie. Paulina nie krzyczy na mnie. O dziwo. Co? O kurwa, ale spaliła. Mój błąd, szybko to naprawiam. Nie martw się. Ja pierdolę. Szkoda, że w milczeniu każda nie może zrobić swojego. Za to w kuchni niebieskiej dominują zupełnie inne emocje. Opanowanie, bez nerwów. Damian? No? W tym? Może być. Mhm. Bez dodatkowych, niepotrzebnych emocji. O ile listków na porcję? Po 2, 3 daj. Musimy się po prostu mega szybko komunikować. Bardzo gesto, bardzo ten. O, super. Ziemniak, burak. Na kuchni niebieskiej sobie ufamy. Nie wiem, jak to jest na kuchni czerwonej. No. W kuchni czerwonej Justyna po raz kolejny nadwyraża zaufanie Pauliny. Spali się. 10 minut spaliło zostało. Się. Dobrze, szef. Coś się wam tutaj pali, zobacz. Mówiłem. Kurde, no co jest? Mówiłem, czemu nie słuchałyście? Nie wiem, proszę. Czemu nie słuchałyście? Raz, drugi. Nie. Przecież mówiłem. No, kurczę, no to jest ułamek sekundy tak naprawdę. Ja w ogóle już jestem tak rozwalona. Dobra, 10 minut to ci zrobię jeszcze jedno, nie ma problemu. Jeżeli o to ci chodzi dzisiaj, żeby pogrzebać moje danie, jesteś na bardzo dobrej drodze. Wszystko będzie okej? Okay? Dacie radę? Tak, szef. Nie może być. Sabotaż! Lepiej. Damian, Malwina, zostało wam 5 minut. Wyrobicie sabotaż! Się? Tak, szef. Dobra, wyjmuj zapiekankę. Masz. Damian, spinamy się. Dzisiaj jest nasza nagroda. Składa się swoje dania? Mało składamy. Oboje naprawdę czujemy presję. Presja czarnych bluz i upływającego czasu wszystkim daje się we znaki. Dawaj teraz... Wiesz, ten kurczak się nawet jest zarumieni. Teraz podlewasz cydr. Mule! I stoi i patrzy mi na ręce, czy wlewam ten cydr. Starczy. Czy to na pewno nic innego? Kończysz, Paula, te sosy? Zamiast zająć się tym, co ma robić, kiedy ja jej mówię. Paulina, masz gotowe wszystkie sosy? No nie, jeszcze nie zrobiła wszystkiego. No, nie do końca. Malwina chyba też ma mały problem z daniem Damiana.
Damian, nie ma opcji. Co? Tylko nie już spaliło. Słabo to wygląda. Dobra, dobra, ratujemy, takie... nie, spokojnie, żebyś później nie zwalała na mnie. Spróbuj położyć plasty po prostu, dobra? Misterny plan. O Jezu, wygląda poszedł. To paskudnie. Oby tak nie potoczyły się również sprawy u czerwonych. Dawaj te sosy, szybko przekładaj. Paulina dalej męczy się z sosami. Jednego mi brakuje. Filię wodzie wejść za 4 sosy. Siemka. Paulina, 4 sosy, nawet 40 minut to jest dużo. Przypominam, robicie po 3 talerze z każdego dania. Kompletnie o tym zapomniałem. Raz, dwa, trzy. Nie wypadła mi cała ta zapiekanka, ale chyba starczy, co? Pamiętaj, nie wygląda źle, nie wygląda źle, Otako. Kombinuję jak mogę. Mało czasu zostało. Dobra, Justyna, musisz zacząć wykładać. Co mam wykładać? Jak? Mów. Tak, żeby nachodziły troszeczkę na siebie, o, na samym środku. Ładna kaczucha. 9. Wszystko 8, w jednej linii. Dobra, Paula, to powiedz 7. mi jak i rób proszę tamto. Starałam się i dałam z siebie tyle, ile mogłam. Dawaj. Mam. Wszystko. Masz wszystko? Dobra, super. Lećmy do szefa. Dany, dziękuję za 3 miesiące. 2, 1, stop. Ten challenge jest naprawdę nasz. Próbowałaś tych sosów, tego cytrynowo-tymiankowego? Nie. I tak bym już nie miała jak tego poprawić. Jak nie mówisz, że jest źle, to znaczy, że jest dobrze. Czy jest dobrze, to się zaraz okaże. Jury oceni, czy estetyka jest mocną stroną uczestników i czy na talerzach widać filmowe inspiracje. Przypomnijmy, że... To jest kurwa z tym chlebem! Praca z Pauliną. Kłodzą najłatwiejszych, to zadanie na pewno nie należało. Wrzuciliśmy nam kłody pod nogi, zaprosiliśmy gości, którzy są bardzo wymagający, jeśli chodzi o estetykę. Nie przebierają w słowach, mówią, co myślą. Niestety. Ja nie wiem, co to będzie. Musieliście innej osobie przekazywać swoje uwagi, wskazówki, co oczywiście podkręca wasze umiejętności w dziedzinie komunikacji, na czym nam naprawdę w drodze do finału bardzo zależy. A zatem zobaczmy, jakie są efekty waszej pracy. Oj, będzie ciężko. Starałam się o tym nie myśleć. Jako pierwszego jury spróbuje dania przygotowanego przez Justynę według pomysłu Pauliny. Po staropolsku chlebem i solą. Co tu dużo mówić? Jaki to był film? Dzień Świra. Mhm. Okej. Okay. To nie wojna domowa była? Posuchy chleb dla konia przyszedłem. Tej Jezu, kromki nawet kurwa koń by nie zjadł. Dzień Świra to w tej kromki. Ja pierdolę, co to? 40 minut. Uwaga. 4 plasterki cukinii ugrillowane na jednej stronie. 3 kawałki muli. 3 mule zrobione w cydrze. Kurwa kwiatuszek i do tego wykręcona kromka. 9 odcinek Piekielnej Kuchni Hell's Kitchen. Kurwa mać. Matko, co to jest? Czy im nie jest wstyd to wydać? Jeszcze niechaj dostaną za to pochwałę. To chyba ktoś zadzwonił. Kromce, tak? Się tutaj mieści. Taka wizja, żeby było to... Dosłownie coś, dzień świra. Konrad mógłby w tym pociągu dostać do zjedzenia. Więc... co to w ogóle? To jest jakaś podeszwa, może ja dłonią to potraktuję. Zaszalejmy się. Poczekaj. No proszę was, no przecież to jest Piekielna Kuchnia. Ja nie mogę. Jestem słabą kobietą, nie daję rady. A ty dajesz pajdę chleba, jestem słabą, małą kobietą, nie dam rady złamać tej kromeczki. Czy możesz za mnie, ale proszę? Ale tym się można tylko popłakać. Wygląda to tragicznie. Moje małe rączki nie są w stanie rozerwać tego chlebka. Polskie produkty? Paulina, polskie danie i mule? To taki rdzennie polski film. Polski akcent, polski chleb. Z polskiej pszenicy. Ona coś zjadanego trafiłem bardzo mocno, ojej. To jest taki dzień świra, to jest śmiech przez łzy trochę. Totalna masakra po prostu. No ale powiedz, jakiś sabotaż tu miał miejsce? Wolałabym myśleć, nie, że to nieczysta przypadek. Zagrywka. Słoinka robi wrażenie. To można komuś całą pracę. Trafiony w samosetno. Czyli zwykłe partactwo. Jakbym po złości to zrobiła, to bym spaliła też trzecią słoninę. Ta, co jest podana, nie jest spalona. A to szczęście, że nie spalona, bo by było jeszcze. Stałaś nad tą patelnią, wow. Patrzyłaś. No właśnie, i... ale to był dosłownie ułamek sekundy. Ułamek sekundy. W czarnej bluzie to... Dwie spalone słoniny w ułamek sekundy. Partactwo albo sabotaż, to wolałbym, żeby to był sabotaż. Ja tak, jestem za sabotażem. Robiłam wszystko tak, jak Paulina chciała. Dzięki, Justyna. Niestety, nie podałabym czegoś takiego. Tak, danie to naprawdę trzeba potrafić. Zrobiłam wszystko to, co chciała Paulina. Sprawdźmy, jak działała komunikacja w drugą stronę. Bosko. No ja miałam film 4 pokoje, nie mam zielonego pojęcia, o czym jest film. Jaka szkoda. Jak się nie zna filmu, to może po tytule. Jedyną moją koncepcją było coś cztery. Ja pierdolę, ten kurczak jakiś smutny. Dobry, nie?
w Mistrzostwo Świata. Nie miałam żadnej, prawdę mówiąc, większej koncepcji. Po prostu te talerze wasze, to jest obrzydliwe. Ja pierdolę, fuj! Gdzieś coś usłyszałam palcu, więc ten kurczak jest w formie takiego odkrojonego palca do maczania w czterech różnych sosach. Nie mam pojęcia, dlaczego dzwoniłam, żeby taki talerz wyszedł z kuchni. Wchodzisz do... restauracji. Myślisz sobie, czy... Nie no, jak dobrze, że Justyna została w programie, żeby wykazać swój kulinarny talent, a nie jakiś tutaj patałach, który spierdolił serwis, co nie? Jak dobrze, że został porządny zawodnik, potężny gracz. Cztery pokoje i dostajesz coś takiego. I co sobie myślisz, że ktoś sobie z ciebie jaja robi? Może to jest wystawa porcelany? Idealna. To przysłonięte jakoś lepiej wyglądało. To nie zachęca do spróbowania nawet. Dziewczyny, było jasne powiedzieć. A teraz sobie wyobraźcie Adama i Damiana w tej samej konkurencji razem. O mój Boże, oni bez słów by się komunikowali. Dziany, estetyka dania. Poza tym, dlaczego te miski są takie upaprane, na miłość boską? Dziewczyny, to powinno się schować z piżarni. Były tak brudne? Że przy przenoszeniu. Dlaczego ja mam jeść takie upaprane historie? Wszystkie są brudne. Świetne zagranie, Paulina, naprawdę, gratuluję. Jak to mówią, masz za swoje. Paulina dużą uwagę zwracała na swoje dania i bardziej patrzyła... O, już wpierdalanie kogoś pod tego. Zajebiście, lubię. Kurczaka ci przypaliłam? Nie. Tutaj co jest? Jeden jest miodowo-musztardowy sos, jeden jest tymiankowo-cytrynowy. Takie są... Kwas, to jest za kwaśne. Kwasidło. Aha. Paulina robiła sosy w ostatniej chwili, no nawet mi ich nie pokazała. Pokój kwasu. W każdym pokoju coś innego. Może chciałaś, żebyśmy przestali mówić po tym sosie tutaj? Zrobiłam tak, jak mi kazali. Czasem coś jest przebrzydkie, ale przepyszne. I to można znieść, ale jak jest niedobre... I brzydkie. Pani Joanna ma rację. Dziewczyny dania to tragedia. Rozumiem. Sztuka, tak? To sztuka też tak ale sobie wstyd, przyszło. Ale wstyd. Kurczę, jednak nie powinnam mieć tego zaufania aż tyle. A jak poradziła sobie z komunikacją druga para? Czy Malwina słusznie zaufała Damianowi? Boję się, jak pojadą mi tak samo jak dziewczynom, to chyba zapadnę się pod ziemię. Jaki film? Mechaniczna pomarańcza. O. Pomarańczowe warzywa. Jest tam marchewka, cukinia i dodane są szparagi. Są w rokietniku duszone. Na górze jest schab marynowany w czosnku. Malwinka, no starałem się. Brzmi ładnie, brzmi ładnie. Moim zdaniem danie wygląda naprawdę dobrze. Damian bardzo dobrze wykonał mój plan. Uważam, że była dobra komunikacja pomiędzy nami. Troszkę z tej sztuki kulinarnej mam w głowie. Coś bez smaku. Nie porywa kompletnie. Oj, oj, oj. Ja tak żuję i próbuję podczuć. Jestem przerażona. Boję się, co powie dalej. Za mało soli. Psychodeli smaku to tutaj na pewno nie ma. Nie ma. Tak jak powinno być, jak w filmie. Damian, słabo. Ale i tak wydaje mi się, że to jest lepsze danie niż ich. Pół punktu, to no. Wygląda. Coś jeszcze? Kuchałaś. Jakby się coś przydało, podkręcenie tego. Chyba dobrego słowa to nie umieją powiedzieć. Ale słuchajcie, z drugiej strony, no takie wyrafinowane szpitalne jedzenie, no to jest psychodela. Panie Tomku, mógłbym dzisiaj poleżeć w szpitalu. Jeżeli znajdziemy się w odpowiednim szpitalu, to na pewno. Jeżeli ma być to szczere, to może być też bolesne. To jest takie danie na bardzo intensywną rozmowę, że właściwie przychodzi coś ładnego, dziubniesz, nie dziubniesz, wyjdzie i zapomni się szybko. Nic dodać, nic ująć. Rozmowę czy danie? Zwykle zapomina się te przy pysznych daniach, a te przy słabych się pamięta, a dan się nie pamięta. Super, że wyjaśniłeś. Panie Tomku, bardziej stawiam na smaczne dania niż ładne. Dobrze. Spróbujmy dalej. Dalej jest już tylko danie przygotowane przez Malwinę według pomysłu Damiana. Damian, mam nadzieję, że wszyscy nie pojedziemy na karę. A tu takie copy-paste. Widać, że z jednej kuchni to szło. Szefie, oby dobrze smakowało. Film Ratatouille, bajka, którą bardzo lubię. W filmie tym podawany z Ratatouille, gdzie krytyk kulinarny przenosi się w świat dzieciństwa, kiedy próbuje, oby przyniosła szefa i gości. Tutaj jest troszkę odmieniona wersja. Zapiekanka, czyli gratin, jest zrobione z buraka i z ziemniaka. Dziwne. No to jest zamiast coś kiełbasy, dziwnego, tak jak Ratatouille, jest kaczka. Tyle, co mogę powiedzieć. Jedzą i jeden kęs, drugi kęs. Dobrze doprawione, dobry smak, wygląd. Pierwszy raz smak jakiś jest. Malwina, chyba jest naprawdę dobrze. Najlepsze zostało na sam koniec. Sporo sól, ale... Ups, topa. No nie wiem, prawie jak spalona słonina. Estetycznie to naprawdę się prezentuje. Chyba. Jeszcze chips? Jest coś takiego wyrafinowanego, takiego... Punkt, tak. Punkt. Miękko, twarde, też coś interesującego się dzieje.
jak się gryzie. Pani Joanno, bardzo mi miło. Naprawdę dobra. No, Tomku, i proszę bardzo. Ja zrobiłam te pyszne danie. Myślę, że taką stylizację na ulicy moglibyśmy przeuważyć. Justynka, Paulina, nagroda dzisiaj nasza. Ja jestem załamana. Pamiętajcie, że jesteśmy w półfinale i przed ostatnim waszym serwisem mieliście zbudować między sobą komunikację na bardzo wysokim poziomie. Nie no, no łatwa nagroda tutaj. A smaku tu mieliśmy bardzo mało. Troszkę zniknął. 1,5 do 0. Gdyby te dania były naprawdę wynikiem burzy mózgów, dobrej komunikacji, to byśmy to docenili. Weź tu się skomunikuj. No cóż. Naprawdę dostaliśmy lipę. Malwina i Damian. U was jeden punkt informacji minimum. Był poprawny, tak bym to powiedział. Paulina, Justyna. Nie miało ani tragedia. Tak wyglądać, ani tak smakować. Niestety, Paulinko, nie udało się. Trzeba o, mi jaka mi szkoda. Wasza praca na kuchni była dużo słabsza. Słaba, mierna, kiepska. Żałosna. I takie były te dania. Kurczę, miałam zaufanie do niej, że jednak no ta wszystko wiedząca Paulina coś umie. Nawet nie wiem, co ci mam powiedzieć. Danie, jeśli chodzi o walory smakowe, to tylko jedno. Dało się zjeść. Ja czuję jeszcze smak ostatniego dania, jestem ukontentowany. Panie Tomku, grzechem by było nie podać czegoś dobrego, chociaż nie dawałem tam truskawek. Jako dwójka, która komunikowała się ze sobą, byliście zdecydowanie lepsi i wy udacie się na nagrodę. No i super! Wygraliśmy, jedziemy na nagrodę. Damian, naprawdę, zajebista robota. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Tam będziecie mieli, jakby to określić, małe szkolenie ze smaku i estetyki. Czyżby sesja zdjęciowa? Fajny wieczór. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Będzie się działo. Pani Joanno, nie ma innej możliwości. Paulina, Justyna, jeśli tak macie zamiar współpracować przy ostatnim serwisie, no to nic dobrego nie wróżę. Szefie, czytasz czasem w moich myślach. Dlatego kara nie ma takiego charakteru, żeby tylko była uciążliwa. Co, będą się... ze sobą czas, żeby naprawić komunikację. Szefie, super. Dla mnie... Mam nadzieję, że dostaną, kurwa, jakąś karę, a nie będzie znowu kara typu weź, opokrój dynię czy coś, bo na chwilę obecną i wszystkie kary to były takie jak dla dzieci, co nie? Faceci dostają kary dla dorosłych, a one dostają kary dla dzieci, no. Większą karą będzie to, że będę musiała z tobą siedzieć. Dziewczyny, myślę, że naprawdę się dogadacie na tej karze. Wszystko jasne? Tak, tak, szef. Wracajcie do domu. Trzymaj się, Malinka, trzymaj się. Dziękujemy. Damian, zajebiście. Włączył jej kajdankami morze. Uspokój się, Natalcia, ze swoimi fantazjami. Dzisiejszy challenge pokazał, szału bym dostał, oglądając to. Oddaj bluzę, idź do domu i nie będziesz musiała mnie znosić. To nie byłoby takie głupie. Przynajmniej nie musiałabym na to wszystko patrzeć. Uczestnicy wracają do domu pogodzeni z werdyktem. Gratulacje, Benny, naprawdę. Dziękuję. Damian, jak wygrywać i przegrywać? To tylko z najlepszymi. Powiem ci, Paulinka, że jak zobaczyłem ten talerz, to myślałem, że... Ale jakie winko! Jak widziałam ten talerz, to mi się płakać chciało. Wypuścić taki talerz w czarnej bluzie, to jest totalna porażka. No tak, zapomniałam, że nic tu nie umiem. Ja zapomniałam, że to ja nic nie umiem, no przepraszam, taka nieumiejętna jestem, nieprzygotowana, nie powinnam mieć tej czarnej bluzy, po prostu jestem taka słabiutka uczestniczka, no przepraszam. To był Justyna komunikacja, ja sobie tej kary nie wyobrażam, no. Ja już to dałeś współpracę, coś to się zupełnie nie może udać. Szkoda, że sobie tego nie przypomniała wczoraj, jak Adam był wypierdalany, bo mogłaby nam zaoszczędzić tej sceny. Która ma wiecznie focha, super. Justyna i Paulina mają problem nie tylko z komunikacją. To jest kuchnia szefa Amaro, a nie jakiś bar mleczny. Nie, to nie jest pick me, to jest bycie toksyczną suką, to jest bycie takim robieniem siebie ofiary za każdym razem, że ona niby jest skromna i niby bierze winę na siebie, a to jest tylko po to, żeby druga osoba zaczęła głaskać się po głowie i umówić, nie, wcale tak nie jest, jest spoko, co nie. Musicie sobie zmienić takie myślenie obiadowego jedzenia. Tak, jak jest talerz, to nie może być tak, że jest surówka po prawej, mięso po lewej. No ja wiem o tym, ale ja też tak mam. I wy tak naprawdę wszystkie talerze wydajecie. Wiem. Wystarczyło też paragi jakoś ułożyć na środku talerza, wyciągnąć tę mulę, na samym końcu położyć to pieczywo. Ale to jest brzydkie. Wyglądałoby całkowicie inaczej. Tak samo jak cztery wielkie kokilki na... Jezu, jeszcze on próbuje im pomóc. Talerzyk.
Panie muszą pogodzić się z surową opinią Damiana, a Damian i Malwina mogą ruszać na nagrodę. Jak przystało na nagrodę ze smakiem w tle... Nie... Współczuję Damianowi. Byłem na kilku sesjach w momencie, kiedy byłem większej wagi. Jest to w chuj stresujące. Jest to w chuj stresujące z tymi ciuchami. Nie mogło tu... Trzymam kciuki, że mają przygotowane pod niego kreacje, a nie że będą musieli mu szukać. Zabraknąć Tomka Jacykowa. No, jak miło. Witam, panie Tomku. Mam być dla was przyjemnością. W związku z tym biorę was jakoś. Tomek, rób co chcesz dzisiaj ze mną. Z tobą nie będę miał, kochana, żadnego problemu. Myślę, że ja będę największym problemem. Problem mają Justyna i Paulina. To będzie kara z gatunku thriller. Tylko od dziewczyn zależy, czy to będzie naj... Nie, no naprawdę do escape roomu je wysyłacie? W chuju, kurwa, z tymi waszymi karami, naprawdę. Chuju mam te wasze kary, są takie chujowe. Weźcie na kolację i wyślijcie. No, waszą karą jest pójście do Atelier Amaro na 6 momentów, gdzie będziecie musiały zjeść kolację razem. A później przejedziecie się na skok z bungee, gdzie razem będziecie musiały zeskoczyć, a potem pójdziecie sobie do zoo i na paintball i na film, bo właśnie wyszedł nowy Marvelowy film. I będziecie musiały się dobrze razem bawić. No. Gorszy dzień w ich życiu. W ogóle jakieś dziwne miejsce. Dziwne miejsce, o nie. Przegranym towarzyszyć będą Joanna Chorodyńska i Alan Anders, aktor i... No jeszcze kurwa dostają jakiś chłód celebów do tego wszystkiego. Właściciel pokoju ucieczki, czyli specjalnego pomieszczenia, z którego wydostać się można tylko współpracując ze sobą. A to jest właśnie zadanie dziewcząt. Macie problem z komunikacją i musicie odzyskać to, co ważne. Może nie pałamy do siebie miłością, ale współpraca to współpraca. Nie wyjdziecie, jeżeli nie będziecie się ze sobą komunikować. Jeżeli trzeba zrobić to razem, no to... Będę was obserwować, więc jeżeli pojawi się jakieś zadanie, z którym sobie nie radzicie, to mogę pomóc. Będzie się działo. Na nagrodzie już się dzieje. Zobacz, to jest strasznie fajna bluzka. No, ciekaw jestem, jak ją zrobię jej stylówę. Czy nie? Nie bardzo. Ale ja cię przekonam do niej. Wybieram ten zestaw, chciałbym, żebyś się w niego ubrała. Dobrze. Nie jestem przekonana do tej kreacji. Utrudnimy trochę. Chodź ze mną. Powodzenia. Okej. Okay. Nic nie widać, jest po prostu konkretna kara lepsza niż nagroda, no. Stań przy ścianie. Nie musiałeś ich tak bardzo ściskać. Dziewczyny są zamknięte w różnych pomieszczeniach, mają spięte kajdankami ręce. Czy uda im się znaleźć sposób, by się uwolnić? Justyna, co mamy robić? Moim zdaniem powinnaś szukać jakichś znaczków, żeby powiedzieć mi szyfr, którym otworzę sobie ręce. To tu jest pełno znaczków na ścianie. Dajesz maleńkę te kody, bo ja tutaj stać nie będę. 5714 w trójkąt. Robię to, co muszę, a kto tam jest? Boże święty, bez różnicy. No dobra, to chyba nie ten. Dyktuj kolejny. Kiedy Paulina walczy z... Nie no, czy ona kurwa szukała trójkąta na kłódce z 5 cyframi? Może to rzeczywiście jest kara. Tylko trzeba było dobrać odpowiednich ludzi. Łódką kolejna metamorfozę Damiana. No i coś ci się podoba? No, wiele rzeczy mi się podoba, tylko że no, trochę nie mój rozmiar na razie, więc mam nadzieję, że... Słuchajcie, ja mogę spróbować cię objąć. Przepraszam cię bardzo, ale to jest niesamowite. Czy damy radę? Tak, na styl. W showroomach i w modzie nie występują ciuchy o rozmiarach XXXXL. Występują, da się znaleźć. Dobry stylista by znalazł i da się zrobić naprawdę zajebiste kreacje dla osoby, która jest giga duża. Gram Elliot, on się chyba szef z Masterchefa się nazywał, miał dobre stylizacje pomimo bycia kurwa naprawdę ogromnym. Dzikusie, zobaczmy taką bluzę. Fajna krata, bardzo mi się podoba. Tymczasem Paulina otrzymuje właściwy kod. Udaje jej się otworzyć drzwi do pokoju, w którym jest Justyna. Mamy iść dalej? No ale nie mogę otworzyć tych drzwi. Okej, okay. Czekaj, mam dwa klucze. Ja włączyłam klucz. Klucz pasuje, ale to jeszcze nie koniec. Dziewczyny trafiają do opuszczonego warsztatu. Pierwszy cel – rozpiąć kajdanki. No przed północą to nie ma opcji, że stąd wyjdziemy. Proszę. Nie mamy żadnych wskazówek. Nie wiemy, czego szukać, jak szukać. Przegrane próbują znaleźć jakąkolwiek wskazówkę, która pomoże im się wydostać. Ale wśród tylu przedmiotów wydaje się to jak szukanie igły w stogu siana. O nie, muszą z escape roomu wyjść. Pogubiłyśmy. Oj. Skup się. Naprawdę się skup.
są strzałki, patrz. A jak się miewa Malwina w nowym stylu? No wow. Tu są strzałki, patrz. A jak się miewa Malwina w nowym stylu? No wow, no tak jak przypuszczałem w ogóle. Ja pierdolę, to ja się już nie dziwię, że tyle dziewczyn do mnie pisze o porady modowe, gdzie ja kupuję ciuchy, jak kurwa to jest stylista. Fantastycznie jest. Panie Tomku, jednak warto panu zaufać. Coś pięknego. No, czy pan lew, niech pan zaryczy w ogóle. Jak wyglądam? Jest okej? Fantastycznie. Jan jeszcze spróbował ze skurofonem. Do tego jeszcze? Tak. No voilà! No mistrzu, ciunciunciu! No dla mnie super. Naprawdę mi się to podoba. Tego samego nie mogą powiedzieć Paulina i Justyna. Wciąż szukają rozwiązania. W końcu wpadają... Trochę to wyglądało tak, jakby go ubrał w jedyne ciuchy, które mieli dla niego przygotowane, ponieważ nic nie przygotowali i to były jedyne ubrania, jakie mieli przygotowane. Na pewien trop. Komplet śrub uruchamia podświetlenie z kolejną wskazówką. Tylko co z nią zrobić? To jest, jak mamy tutaj przejść. 6 w lewo. Czekaj. 1. 10 w dół. 4. 5. I 1 w lewo. 0. Dobra. Mamy 1410. Efekty działań widać również w trakcie nagrody. Wyglądasz, jakbyś miała bius. Powiększył mi się. Tomek, jak szkoda, że nie... Kurwa, ale on komentarze wali. Takie... Nie macie rano przed moją szafą. Jaka spódnica. Wyglądasz, jakbyś miała bius, co nie? Ja w ogóle, ja ci się kręcę, dziewczynę. W ogóle nagle, czekaj. O, Malwina, może jednak z garów do modelingu? Lepiej, lepiej, dużo lepiej. W tym czasie dziewczyny odnalazły szyfr. Czy to zapewni im wolność? Jest. Jest klucz. To jest ten? Brudna piątka. Udało się. Nie no, udało się, słuchaj, wyszły. O, o. Nie myślałam, że to po tym jakże krótkim czasie no, udało dobra, się. Ale się ale udało. Współpraca była dobra. Jesteśmy uwolnione w końcu. Współpracowałeś ze sobą. Bardzo dobrze. No bez współpracy by nie wyszło. Justyna, dobra robota. Dzięki za współpracę. Bo chciałem was jeszcze obdarować troszeczkę. To jest dla ciebie. No to droga stylowa, co nie pokazali, już wygląda lepiej, aniżeli koszulka z wilkiem i czerwone spodnie. To już lepiej. Się dobrze nosiło, a to jest dla ciebie. A wiesz co w ogóle, jakby ci taki czerwony kapelusz. No i dziewczynka z Nowolipek w ogóle też bardzo ładnie. Dobra, ruszało. Justyna i Paulina wracają do domu. Jeszcze jakiś czas będą musiały spędzić same ze sobą. Wygląda na to, że rozmowa się nie klei. Nie, nie kłócimy się. No Jezu, Paulo, no ja mówiłam od początku, to nie chodzi o to, żeby tutaj zawierać przyjaźnie. Każdy tutaj przyszedł z konkretnym celem. Jeżeli ciebie irytuje coś, mogę tego nie robić po prostu, żeby ciebie to nie irytowało. I tyle. Ale my wiemy, że komunikacja teraz jest najważniejsza. Justyna, dziękujemy, no naprawdę. Lecimy dalej. Rozmowa nie idzie. Może z kolacją pójdzie lepiej. Hej! No. Cześć. Nie wiem, no kurwa, no wyszli od stylisty, przepraszam bardzo, ale to wygląda jakby poszli do Złotych Tarasów na 2 godziny sobie pochodzić po sklepach i znaleźli jakieś spoko ciuchy. No są tak bardzo basicowo ubrani, jak to jest tylko możliwe, naprawdę. Wydaje mi się, że średnia 16-latka by ubrała jego lepiej i ją lepiej. No Malwina wygląda jak $1,000,000. To był po prostu szał zakupów. No. Fajnie, nie? Nie mówię, że wyglądają źle, nie krytykuję, że wyglądają źle, ale spodziewałem się czegoś bardziej wow po styliście. Desi po prostu pięknie i spódnisia jaka. Tomasz Jacyków odwalił kawał dobrej roboty. Co za stylówa, Damian. Damian wygląda całkowicie inaczej. Na ulicy bym cię nie poznała. I bluza. Pokaż. Kurde, bluza wymiata. Mega, naprawdę.
A teraz ty się chwal. Szpileczki. Ale śliczne, klasyczne. No, kombinezon. Super. Dziewczyny, naprawdę macie tam. Kombinezon wygląda ładnie. Nie chcesz mi oddać tej spódnicy? Zajebista jest, nie? To spotkanie naprawdę zapamiętam do końca życia. Kiedy Warszawa budzi się do życia, w domu uczestników pojawia się... O, Kurczeller! Dzień dobry. Dzień dobry. Czuję, że dzisiaj naprawdę będzie fajny temat. Siśtaj, ryba. Ale super. Za dużo, to tam się nie znam na rybach, więc na pewno mi się to przyda. Jaki ryba mam tutaj? O, turbot, powraca. Nie mam zielonego pojęcia. Pstrąg. Pstrąg to jest ten pośrodku. To? A to jest inny pstrąg. Inny pstrąg, aha. Wydawało mi się, że to jest pstrąg. Wow, halo. Znajomość ryb? 3 z minusem. Już, ja wiem, to nie jest ten. Taki we Francji taki popularny okon morski. Paulina, strzał w dziesiątkę. I tu? To to jest teraz? To turbot. To jest bardzo mini turbot. Nie, to... Szef, podpowiedź. Nie. Sola. Sola! A, to pudło. No to się zesrałem. Mini turbocik. Tak. Rzeczywiście, turbot jest dużo większy. Pora bliżej. A sola jest bardzo smaczną rybą. Ryby. Strong filetowany mechan. Tutaj na Polskę wszystko okroimy kłowa. Nie. Ale piękny dźwięk. To masz filet. Takie to proste przecież. Bez skóry i wszystko pracujemy na lewo ręce. Z kolejną rybą zmierzy się Paulina. Czy pójdzie jej tak dobrze jak szefowi? I chyba tak, chyba poszło dobrze. O to chodziło, trzymaj tak dalej. Perfekt. Perfekt. Sola. Pierwsze. Ściąganie skóry soli jest naprawdę ciężkie. Robimy filet, he? To mam dwa dużo, dwa mały filet, he? Malina. Do dzieła! Na pewno dam sobie radę. Jak dobrze, że już nie mają noży z Ambition. Od razu dzień staje się lepszy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, szef. Myślę, że teraz żadna ryba nie będzie mi straszna. Pora rozpocząć ostatni serwis przed wielkim finałem. Tradycyjnie uczestnicy muszą przygotować kuchnię, aby przed otwarciem drzwi restauracji wszystko było dopięte na ostatni guzik. Stawka jest bardzo siema, wysoka. Graf, co tam? Witam wszystkich. Dzień dobry. Przed nami 9 serwis. W zasadzie ostatni pod moim skromnym nadzorem. Później oddam wam kuchnię, ale oczywiście później najpierw Wojtek zadbamy umrze. O to, żeby... Nasi goście dostali dzisiaj perfekcyjne dania. I mam nadzieję, że jesteście przygotowani. Prep na najwyższym poziomie. Wszystko jest gotowe, zostały tylko kurki do oczyszczenia i koniec. 5 minut jesteśmy gotowi już. W 4 osoby zrobiliście cały prep? Tak, szef. Dzisiejszy prep to było coś dziwnego. Nie wiem, czy to czas, czy doświadczenie. Da się? Da się. Wow. Justyna? Szef jest dumny, wow. Dziękuję, szef. Szefie, jestem kapitanem, więc to będzie super start. No dobra, zobaczymy. Było nas 7. Teraz jestem sam. Mega stres przed serwisem. Czy to wszystko ogarnę? Mogę pokazać jeszcze więcej i obiecuję, że tak się stanie. Walka o półfinał, więc każdy w bojowym nastroju. Paweł, my jesteśmy napompowani, naładowani. O kurwa, ale będzie super. Sprawa? Jesteśmy gotowi niczym fotoradar na kolejną sesję zdjęciową. Skoro wszystko dopięte na ostatni dobrze, guzik, że zostało pluty. Dobrze, że zostało pluty. Drzwi restauracji otwierają się już po raz 9. Wśród gości są dziś m.in. uczestnicy poprzednich edycji Hell's Kitchen. Czy to był Arek? Tomasz Jacyków. Czy to był Arek? Menedżer restauracji Paweł zbiera pierwsze zamówienia od gości i błyskawicznie przekazuje jak je wygląda inaczej. Amaro. Dzięki. Pierwsze zamówienia. Raz cewisze, dwa razy tatar i szparagi. Później co risotto, na kuchni niebieskiej. Razy halibut kaczka. Kolejne zamówienie. Tatar, cewicze, szparagi, później halibut kaczka, filet mignon, medium rare. I ostatnie zamówienie. Cewicze, tatar, kozi ser, później przegrzebki i filet mignon, medium rare. Ja będę jeszcze raz, Arek, to zatrzymam. Słabo to widzę dzisiaj. Mam nadzieję, że szef będzie miłosierny. Dzisiejsza przekąska to nowoczesna forma marchewki. Ale to jest składne. Według pomysłu szefa Marcina. Ale to jest fajny pomysł. Pinka groszku, wow.
marchewki, z groszku, troszeczkę chmurki, nie, śniegu z koziego sera. To jest kreatywne. Nie żałuj z tym śniegiem, dobra? Amus Bush jest bardzo ogarnięty. Damian przygotował przekąski, które trafią do gości jeszcze przed przystawkami. Mamy to? Tak, szef, myślę. Serwis. Jak tam, Damian? Wychodzą kolejne? Wychodzą ostatnie teraz. Amus Bush gotowe, wyszły. Zaraz wracam do dań głównych. Damian zaczyna pracę przy daniach głównych od przygotowania steków. A Aha. to najwyraźniej bardzo zainteresowało szefa Amaro. Co jest nie tak? Mam nadzieję, że to nie jest cisza przed burzą. Chciałbym tak widzieć przygotowane steki w restauracjach. Damian nie wie, co ma powiedzieć. A Marlina, rozjebany co Damian. Zrobić? Masło mam, pire mam. Ale to prawda, pięknie przygotowane były te steki. Piękne. O Boże, co ja robię? Malwina, jakieś problemy? Chciała dodać sok z rabarbaru tam, gdzie nie powinna. Szef, pomyliłam się. Możesz tego nie robić, dopóki jajko nie jest gotowe. Chcę mieć al dente szparagi. Dobrze. Jak zawsze. Jak zawsze pojawia się też Paweł. Okay. Cześć, Paweł. Kolejne zamówienia. Tak, szef. Dwa tatary, sałatka, szparagi. Później risotto, filet mignon medium, halibut, przegrzebki. I kolejne zamówienia. Sałatka, szparagi, później halibut, przegrzebki. Tak, szef. Mieszany. Halo. Pierwszy szef, tak. Czemu nie jest na talerzach? Już wykładam, szef. Wcześniej jednak szybka kontrola jakości. Szef próbuje tatara. Ale co, wziął łyżkę pełną. Rozgryza. Chyba głodny jest. Analizuje. Nie ma soli w ogóle. Oho. Nie ma chrzanu. Ja się nie poddaję. Tymczasem Malwina próbuje wydać szparagi. Szparagi są dla mnie nowością. Jak na tym polegnę, to koniec. Spróbuj. Mało soli. Nie jest doprawiony w ogóle. Możemy jakieś takie zgrabniejsze te kawałki mieć? Masakra. Średnie to nie wszystko wiem, co zrobię. Się ze mną dzieje. Wyłożysz te tatary, czy nie? Drugie podejście do tatara. Czy tym razem jest odpowiednio doprawiony? Chwila trwa jak godzina. Jeszcze zadaję pytanie. Aha. Próbujesz? Tak. I co, dobre jest? Dobry. Tak. Dobry. Okej. Okay. No to dajmy. O Jezus, jednak, Maria, no to jednak. Malwina też próbuje wydać posolone już. To jest Amus Bush, Amus Bush jest z Afriko. Doprawione jest? Tak, szef, dodałam. Numer 10. Pierwsze przystawki lądują na stołach gości. Justyna. Tak, szef. Opaska. Minęło 30 minut. Wydaliśmy dopiero. Wydaliśmy dwa stoły. Mogło być lepiej, gdzieś ten czas powoli, nie był dobrze zsynchronizowany. Malwina. Aż mnie brzuch zaczął boleć z tego stresu. Aha. Malwina, zrehabilituj się za te szparagi i bądź chociaż dobrym kapitanem. Tatar, ceviche, szparagi, ceviche, sałatka, tatar, tatar, ceviche, dwa tatary, sałatka, kurwa, szparagi, dużo tego. Ceviche, tatar, sałatka, szparagi, czekam tatar, na to. Ceviche, tatar, ceviche, tatar, roboty, tatar, się, ceviche, szparagi, szparagi, tatar. Polegać można za to na Pawle. O, cześć, Paweł. Mało no, Pawła dzisiaj. Tatar, ceviche, później kaczka, halibut. Chłodnik, szparagi, później kaczka, przegrzebki, sałatka, szparagi, później risotto, filet mignon, medium rare. Sześć razy zrób amusa, dobrze, Damian? Dobra. Malwina, o Amus Bush się nie martw, jestem już wprawiony, na pewno dam radę. Pamiętaj o przystawkach. Potrzebuję czas, Malwina. 5 minut, szef. Ale jaka wcześniej spokojna, opanowana. Coś poprawić. Oho. Kto robi to ceviche? Ja, szef, mam zalane marynatą na razie. Nie jest zalane, ja wyraźnie widzę, że tu nie jest zalane. To ma być pełne. Dobrze, szef. Już każde kolejne nalewam tak obficie, od serca. Palą się bliny. Oho, bliny, moment. Mam dwa razy ceviche, czemu nie robisz od razu dwa razy blinów? Niech szef da mi trochę czasu, jak ogarnąć ten cały burdel? Nie będziemy tak po kolei wywoływać. Wszystko naraz. Jest po prostu coraz gorzej. Gorszy moment. Co to za płakanie? Jak długo mięsa? Nie, Damian, nie. 3 minuty, dokładnie. Damian, co się z tobą dzieje? Robiłeś się już setki razy. Dawaj szybko na pas. Damian wydaje pierwsze dania główne, ale czy na pewno wszystko ma pod kontrolą? Szef, teraz medium rare i kaczka medium rare. Tak szybko. Jak teraz? Nie, jak szef wywoła. Tak, został wywołany.
Wszystko jest wywołane. Przecież ona dwa halibuty mi daje. Co, ty nie gotowy? Nie, jestem gotowy, jestem gotowy. Damian się często głowił. Ja słyszałam, dobra, co ja ale... robić, więc to robiłam. Justyna, martw się o halibuta i przystawki. Ja ze stakami no tam kurwa, swoje. Ale wyda, wyda. A czy Malwina daje sobie no radę kurwa, z przygotowaniem i wyda, zatem nie ma problemu. Zamknij mordę. Masło się nie spaliło? Jestem tak na te bliny i mam już wszystkiego dosyć. Malwina, mam te bliny? Tak, szef. Dajesz te spalone? Halo! Bliny! Nie, nie mogę ich wydać. Szef, wytykaj mi głośno wszystkie błędy, co zaczyna mnie dołować i coraz więcej rzeczy mi zaczyna nie wychodzić. Malwina nie radzi sobie z blinami. Może Paulina wybawi ją z opresji? Już, ściągaj! No ściągaj! No, bliny i tak są Pauliny one zaakceptowane. No, mocno zarumienione, ja tak wiem, co mam robić. Kapitan dzisiaj nie do końca jest mi potrzebny. Przydałby się za to ktoś do pomocy dla Damiana. Damian, sos! Czy Damian robi sos, ryby chodź, i mięso? Nie, to jest spalone. Bum, out. Chciałeś tutaj dolać? Cały sos byś przepraszam, zapomniałem. Myślę, że jestem zamulony. Gdzie to twoje mięso? Szef, już! Co czeka? 2,5 minuty, a ty byłeś gotowy podobno. To nie koniec problemów Damiana. Tak, szef. Dawaj, bo nie ma czasu. Ty się już położyłeś? Już wszystko dobrze? Nie, szef. A ten sos? Halo? Stałeś i co tu się dzieje? Zredukujesz go? Tak, szef. Wywołuję dwa razy kaczkę. Raz filet mignon, medium. Aha. I risotto filet mignon, medium. Jesteś gotowy? Tak, z szef. Mięsem? Tak, szef. Teraz składaj. Swoje dania próbuje też składać Malwina. Jak te sałatki? Szef, pierwsza idzie już na pas, a następny... Gdzie jest topinambur? Dwie przygotowuję. Będzie na samym końcu układam. Na jakim końcu? Gdzie on jest? To jest gotowe? Tak, szef. Gdzie są pestki? Nie widzę pestek. Czy Malwina weźmie się w garść? Jeszcze jedne szparagi, szef, składam. Oby z kolejnymi daniami Malwinie poszło lepiej. Dobra, tymczasem, kiedy Damian kończy swoje dania, Justyna ze swoimi jest jeszcze... w lesie. Aha! Ty go znasz na mięsach, czy na czymś więcej? Znam się na wszystkim. Kiedy szef mówi, że znam się tylko na mięsach, to mega boli, bo nie jestem kucharzem, tylko od steka i kaczki. To jak ktoś smaża, ty masz gotowe, obcykane już wszystko, to rusz tyłek do pęczaku. Dobrze, nie wiedziałem, w jakim jest etapie. To się komunikujcie, bo przecież potrzebował... jesteś obok i tylko wystarczy... A Maro, odpierdol się od niego! Lubę, kurwa! Chłop robi 40 rzeczy naraz! Po prostu dała czarnej dupy. To co mam robić? Pomóż jej, bo twój stek stygnie! Ja pierdolę! Czemu chłopie nie ogarniasz 40 rzeczy naraz, no? Po serii błędów kucharze w końcu biorą się w garść. Serwis. Z kuchni jedno za drugim wychodzą perfekcyjnie Serwis. Przygotowane dania. Goście mają powody do zadowolenia. Oby dalej kuchnia pracowała w tym samym nie tempie. Krzycz na Damiana za to, że ona spierdala wszystko. Kto robi desery? Poproszę cię, żebyś zrobiła. Wszystko jest tutaj na dole? Sernik, 3 razy, raz porzeczka. Malwina, opaskę daj. No, nie pochwalę tego, na pewno. Potrzebuję szparagi natychmiast, tak? Tak, szef. Trochę się boję o dziewczyny na dzisiejszym serwisie. Myślę, że mógłbym być kapitanem, żeby ogarnąć ten dobidziec. Damian, opaska. Dziękuję, szef. Sałatka i szparagi, szef. Zimne jak lód. Normalnie bym wypieprzył to naprawdę o podłogę. Jeszcze raz. Malwina, mówiłam ci już w domu, jak się robi te szparagi. Miałam nadzieję, że to zapamiętasz. Desery? Tak, szef, robię. 2 serniki, 2 porzeczki. Jak długo? Ojej. Powiedziałam ojej, ale za chwilę dodałam 8 minut. Nie wiem, skąd mi się to 8 minut wzięło, tym bardziej nie wiem, skąd mi się wzięło to ojej. Ludzie chcą jeść, ojej. Te szparagi czekam. Proszę, szef. Przepraszam. Malwina. Oho, co ona zrobiła? Malwina. Co się z tobą dzieje dzisiaj? Nie wiem, szef, przepraszam. Czego brakuje? Czegoś nie ma, ale nie wiem czego. Chałka. A. Malwina szybko naprawia swój chałkowy błąd, ale czuje, że żarty dawno już się skończyły. Serwis! Pojadę przez to dzisiaj do domu. No. Zanim goście pójdą do domu, kuchnia musi wydać jeszcze desery. Jak długo te desery? Już, szef, 2 minuty. Nie, ile? 2 minuty. Kończę te przystawki, pójdę robić serniki. Chyba tylko ja potrafię je ogarnąć. Malwina, twoje ulubione kulki? Pokaż, co potrafisz. Oddaj mi tą opaskę, oddaj.
Paulina, tak, opaska. Szef. Tak, szef. To cudowne po prostu. Jesteś kapitanem, tu ogarniają, tam ogarniają, a ty możesz siedzieć z założonymi rękami i nóżkami machać na plecie. Może właśnie w tym jest kurwa problem. Się, bo przecież toniemy tutaj. Na przykład Damian ewidentnie ma dziś słabszy dzień. Oj. Zaraz się kopci, zdejmij ją. Pokaż. Odwróć go, no. Mówię, że jest spalony. Ja widzę z 5 metrów, ty nie widzisz z 0,5 metra. Szefie, ta spalenizm to nie oznacza, że po prostu mam czarną bluzę. Nie był spalony! Zaraz robię nie następny, był spalony! Dobrze. Czy będzie dobrze? Był okej! Okay. Był okej! Okay. Wcześniej takie wydawane były! Czy mogę to wydać? Oni wcześniej kucharze wydawali takie! Kończą serwis. Na stoły trafiają ostatnie desery. Przecież to skóra jest! To skóra jest! Nie, cofa masz, kurwa. Pokażmy to. Na przykład Damian ewidentnie ma dziś słabszy dzień. Pokaż go od góry, pokaż go od góry. Pokaż. Odwróć go, no. Mówię, że jest spalony. Ja widzę... Zobaczcie, to skóra jest. Tutaj jest skóra. Oni wcześniej wydawali taki. On wygląda, jakby był spalony, ale nie jest spalony. Jakby był spalony, to mięso też byłoby brązowe. Mięso jest bialutkie. Bialutkie jest mięso, nie jest spalony. Wcześniej wydawali taki. 5 metrów, ty nie widzisz z 0,5 metra. Wydawali taki. Będzie dobrze. Czy będzie dobrze? To dopiero oceni szef Amaro. To co? Medium. Czy mogę to wydać? Ale oni wydawali wcześniej taki. Dokładnie identycznie kucharze wyglądający. Kucharze powoli kończą serwis. Na stoły trafiają ostatnie desery. Poproszę wszystkich do mnie. Gdzie jest reszta? Aha. A nie, już ich wywaliłem. Tylko wy mi zostaliście. Był Arek. Dobrze. Medium. Kucharze powoli kończą serwis. Jest Arek. Na stoły trafiają ostatnie... Jest, ale się zmienił. Ale inny. ...ostatnie desery. Poproszę wszystkich do mnie. Gdzie jest reszta? A nie, już ich wywaliłem. Tylko wy mi zostaliście. Taki grzeszny, co nie? To Bobo, ale nie skute. Nie mam, szef, nic do powiedzenia. Może dużego przeskoku nie było, ale... Na ocenę przyjdzie jeszcze czas. A teraz już idźcie do domu. I zacznijcie głęboko myśleć, kto dał ciała. Nie wypierdolicie go chyba, nie. Kucharze wracają do domu po serwisie, ale myślami są jeszcze w kuchni. A jak wy się czujecie po serwisie? Ja to jestem zadowolony. Ja też, ale zawsze mogło być lepiej. Gdzieś ten niedosyt jest. Serwis ostatnie starcie. Mam nadzieję, że wylecić jakaś dziewczyna. Nie może Damian wylecieć. O tyle do spełnienia marzeń. Nie może, kurwa, Damian wylecieć. Ja cię fikam. Nie może Damian wylecieć. Za tydzień już jest finał. No kurde, no. W życiu bym nie pomyślała, że będę w ogóle tutaj, a tym bardziej teraz. Ale wiem też, że... Mogę pokazać jeszcze więcej? Siedziałaś w tym busie, 14 osób, nieznanych twarzy. Boisz się? Czego? Szefa Amaro? Ja nikogo się nie boję. To mnie zacznie, mam technika kucharza. A ty siedzisz jak taki debil i myślisz sobie, Boże święty. Zrobiłam mega postępy i jestem z siebie dumna. Przecież moja matka jak chce zobaczyć, to nie uwierz. Moja teściowa jak mnie zobaczy, to już w ogóle chyba padnie. A jej będzie żyła skakała. Nie, no tak, dobrze mówisz. Czy szef Amaro również będzie w tak dobrym nastroju? Dani, Melvina będą nominowani, tak. Muszą być, muszą być. Za nami 9 serwis. Na przygotowaniu, na prepie poradziliście sobie bardzo dobrze. Wszyscy się starali, jak mogli. Wreszcie przyszedłem do kuchni, w której wiedziałem, gdzie jest jaka sekcja. Było czysto, zorganizowane były stanowiska pracy. To rokowało, że jednak się uczycie. Da się zrobić prepa dobrze, jak się okazuje. Niestety mieliśmy też i ujemne aspekty waszej pracy dzisiaj. Tu można jakby z góry powiedzieć, że żadne z was nie zdało egzaminu na kapitana. Zarówno bycie kapitanem, jak i wydawanie dań, to nas chyba po prostu trochę przerosło. Nie wiem, czym to jest spowodowane, jakie są między wami napięcia. Świadomość tego, jak blisko jesteśmy, jest naprawdę stresująca. To nie było zespołowa praca na pewno. Każdy chciał zawalczyć o siebie. No i źle na tym wyszliśmy. W sumie łapałem was znowu na podstawowych szkolnych błędach. Na tym etapie nie powinny się zdarzać takie błędy. Dalej ta wiedza gdzieś się ulatnia w momencie, gdy zaczyna się gorączka gotowania.
No i teraz dla was będzie ten trudny czas, żebyście udali się do domu i wybrali dwie najsłabsze osoby, a które mocno zaważyły dzisiaj na tym, jak ten serwis wyglądał. Będzie ciężko. Podejmijcie odpowiedzialną i mądrą decyzję. W tym sezonie mają najniższą umiejętność porównując do innych finałów? Pierdolisz. Nie. Właśnie w tym sezonie jest wysoki poziom. Jest wysoki poziom w tym sezonie. Nie zasługuje na walkę o wielki finał. Za to zimne jajko i za tą chałkę. Malwina. Normalnie bym wypieprzył to naprawdę o podłogę. Jeszcze raz. Trzecim była porażka. Tak będzie? Tu już nie chodzi o prywatę, bo gdy miało coś prywatne, to na pewno bym cię nominował. Dziękuję ci bardzo. Jeżeli chodzi o moje nominacje, to niestety Malwina. Malwina, przepraszam, ja uwielbiam z tobą pracować. Ale tyle błędów, ile ona zrobiła dzisiaj, to nie wiem, czy ktoś zrobił tyle. Ja z nikim tak nie byłam związana w tym programie, jak z tobą. Nie chcę mi się z tobą gadać. A jeżeli chodzi o drugą nominację, no to niestety Damian. Tu chodzi o czas przede wszystkim. Ewidentnie to nie jest twój dzień. Ciekawe, czy poszłoby wam szybciej, gdyby ktoś inny robił mięsa, nie? Nie, ale spokojnie. Nie powinno się zdarzać dobrze, takie dobrze, błędy. Dobrze, prawda. Na tym etapie. Muszę wam szczerze powiedzieć, że nie spodziewałam się takiego dnia. Prawda jest taka, że Damian dostał wszystkie praktycznie obowiązki po Adamie i jeszcze robił amuzbusz. I wszystkie amuzbusz wyszły perfekcyjnie, szybciutko, bezproblemowo. Miał najwięcej roboty. A normalnie jest w momencie, kiedy... O, leci ult. Normalnie Damian sobie szykuje mięska idealnie na wystawkę. Jest ze wszystkim gotowy, tylko teraz musiał amuzbusz robić samemu. To jakaś masakra jest. Damian, przepraszam cię bardzo. No i kolejna nominacja. Dzisiaj na serwisie? Jakby ci nie było. Od ciebie nie szły jasne komunikaty. Jakby go kurwa nie było, to by chuja wyszło z tej kuchni. Mocą, którą nominuje jesteś, Damian? Malwinka, ty też? No naprawdę, jakbyś był dzisiaj w innym świecie. No i się zaczęło. Kurki zebrały się na koguta. Przepraszam. Boże. No kurwa, płacz, to nie wielka tego. Krokodyle łzy. No chcecie babski finał, ale ostatnie słowo ma do powiedzenia. I tak szef. Czy uczestnicy podjęli dobrą decyzję? Chujowo! Czy szefa ma rozgodzi się z ich wyborem? Oby nie! Kto straci szansę na wielki finał i żeby nie pożegna Damian się z piekielną kuchnią? Czas zmierzyć się z werdyktem szefa Amaro. Podjęliście decyzję? Tak, szef. Jaka ona jest? Ja jestem nominowana, szef. Ja również. Zapraszam. Normalnie jakbym szła na ścięcie głowy. Mnie po to wkładają serce w każdy taler, żeby teraz wylecieć. Dlaczego tu stoicie, Damian? Nie mam zielonego pojęcia, co się dzisiaj ze mną działo. Starałem się naprawdę jak mogłem, żeby sprostać temu zadaniu. No było mu ciężko i było to widać. Kupałem tylko dół, coraz niżej, coraz niżej. Jest mi strasznie wstyd. Damian, może spał dzisiaj trochę, ale gdyby nie on robił te mięsa, żadna z nas nie dałaby rady tak naprawdę. Staram się każdym moim talerzem, czy to na zadaniu, czy na serwisie, udowodnić to, że mi zależy. Zaczynam wierzyć w siebie i ten program mi w tym pomaga. Myślę, że mogę powiedzieć, że odzyskałem pasję i chciałbym tę pasję jeszcze pokazać w finale. Szefie, mam nadzieję, że przez te 9 tygodni udowodniłem szefowi, że prawdę zasługuję i chcę być w tym finale. Malwina? Ja, szef, byłam dzisiaj naprawdę w innym świecie. Malwina popełniła dużo dzisiaj potknięć. Popełniałam błędy, które w ogóle nie powinny mieć miejsca. Nie wiem, czym to jest spowodowane naprawdę. To nie poziom kuchni szefa Amaro. Przykro mi. Szefie, uczę się wszystkiego. Wydaje mi się, że jestem na bardzo dobrej drodze. Szybko przyjmuję wszystkie informacje, wszystkie uwagi szefa. Uczę się na swoich błędach. Staram się ich nie popełniać. Mam nadzieję, że szef zobaczy moje plusy i może pozwoli mi tu zostać. Paulina, kto powinien zostać z nami w piekielnej kuchni? Szef, ja myślę, że Damian, chociaż Malwinę polubiłam najbardziej z nas jest cały 13. Malwinę, przepraszam. Ja wiem, że jeżeli ten program, wiem, że ja bym chciała go wygrać, ale wiem, że jeżeli wygrałby go Damian, to on, tak samo jak ja, najbardziej wykorzystałby tą szansę, szef. Tak samo jak Paulina, ja. Paulina, mam nadzieję, że to naprawdę szczere. Justyna? Szef, ja mam bardzo mieszane uczucia naprawdę, bo uważam, że zarówno Damian, jak i Malwina są rewelacyjni naprawdę. Myślę, że bardziej skłaniałabym się ku Malwinie, żeby została. Wiem, jeden, że ma jeden, o wiele klasyczne mniejsze doświadczenie i wiem, klasyczne, że bardzo dużo się tutaj nauczyła.
I wiem, jakiej bardzo na tym mój zależy. To ze względu na siebie, bo ona też jest początkująca. Gdybym została, to by był następny cel osiągnięty. Marzenie by się spełniło. Damian. Tak, szef. Zostaniesz w programie. Twoje potknięcia były dla mnie dzisiaj bardzo dużym rozczarowaniem. Dzisiaj na serwisie? Naprawdę nie wiem, co się z tobą działo. Sam się przyznał, że gdzieś się zagubił, nie wiedział, co robić, jak z tego wybrnąć. Takie błędy nie powinny się zdarzyć tutaj w ogóle. Było to dla mnie przykre obserwować, jak toniesz. Szefie, proszę, nie rób mi tego w tym momencie. Nie, kiedy jestem tak blisko. Jaki będzie werdykt szefa Amaro? No nie, no pierdol się! Który w piekielnej kuchni odzyskał pasję gotowania. Pierdol się z tym! Czy Malwina, nie pierdol! Co się z tym? Nie, nie, nie! Już za tydzień wielki finał. Zestraj się, no, zajebiście, co nie? Jebać się, lektorze!